Dawid, zapytam krótko. Po meczu tylko punkt czy aż punkt? No na pewno przed meczem wzięlibyśmy w ciemno punkt, bo graliśmy na boisku lidera. No ale po meczu można śmiało powiedzieć, że jest niedosyt. Z tego względu, że straciliśmy bramkę w doliczonym czasie. No ale trzeba szanować, głowa do góry i z Tychami gramy o 3 punkty. Odnośnie tej bramki w ostatniej minucie, w doliczonym czasie, powiedz, co tam się wydarzyło w tym polu karnym? Strasznie zakotłowało i nie wiem, nie byłeś faulowany? Ogólnie tam faulu nie było, tylko mówię, no pierwsze było, że sędzia zagwizdał taki dyskusyjny faul, że tak to nazwę. Było dośrodkowanie, strzał głową z bliskiej odległości, który sparowałem do boku. Później jeszcze udało mi się odbić dobitkę, no ale niestety za drugim razem już zawodnik nie cieszy, był skuteczny. Szczególnie druga połowa i wasze nastawienie pokazuje, jak mocno jesteście drużyną i fizycznie, i psychicznie, bo potrafiliście na boisku lidera postawić bardzo, bardzo twarde warunki i zdominowaliście przeciwnika. No w okresie przygotowawczym ciężko pracowaliśmy, żeby właśnie pokazać to na boisku, że tworzymy jedną wielką rodzinę. Tutaj nikt się na nikogo nie obraża. Po prostu chcę zostawić 110 swoich możliwości i jeden za drugiego po prostu zapiernicza i chcemy osiągnąć co najlepszy wynik. Naszym głównym nadrzędnym celem na tą chwilę jest, żeby co najszybciej się utrzymać. No i w każdym meczu gramy o 3 punkty. No i jasno można powiedzieć po tych pierwszych meczach w nowej rundzie, że po prostu sądecki charakter pokazujemy na boisku. Dzięki i powodzenia dalej.